Panie i panowie, witam ponownie. ReconNG to potężny i przemyślany framework do analizy publicznie dostępnych informacji na temat firm, ich infrastruktury oraz personelu. Można na niego patrzeć jak na The Harvester na sterydach, niby to samo, ale z o wiele większą siłą, również o wiele większą złożonością, gdzie zamiast jednej komendy mamy do czynienia z frameworkiem, w którym w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, ładujemy odpowiednie moduły, a te z kolei zwracają, czy mogą nam zwrócić informacje, które mogą posłużyć do ataków typu social engineering, czy ataków na infrastrukturę. Kody programu znajdziemy oczywiście na stronie producenta, na stronie GitHubu. W przypadku Parrot OS ReconNG jest już zainstalowany. W przypadku systemu Kali Linux możemy ReconNG zainstalować za pomocą komendy apt get install ReconNG, natomiast na każdym innym systemie możemy pobrać go właśnie z tego repozytorium i proces instalacji zaraz pokażemy, jest on bardzo prosty. Ze względu na rozmiar narzędzia nie ma możliwości przedstawienia czy wytłumaczenia jego zastosowania w jednym filmiku, zamiast tego będziemy mieli miniserię, czyli 5 filmików, szybko jeden po drugim, zaczynając od tego filmiku, czyli od wstępu, uruchomienia oraz wyboru celu, który będziemy analizować w kolejnych filmikach. Może to będzie FBI, może NSA, może Tesla. Drugi filmik opowie o strukturze ReconNG oraz o podstawowych komendach. Znowu jest to framework, tych komend trochę jest. Trzeci filmik to będzie przegląd modułów i ich zastosowań. A punkt czwarty, filmik czwarty to będzie praktyka, analiza celu pod kątem infrastruktury i filmik piąty, analiza celu pod kątem personelu. Tak więc polecam subskrybować i być z nami na bieżąco. Zaczniemy od instalacji ReconNG. Zrobimy to na podstawie kodów z GitHuba. Jeżeli ktoś ma Parrot OS albo Kaliego z zainstalowanym Reconem, warto się upewnić, że jest to wersja najświeższa, czyli piąta. No i dobrze, zaczynamy bardzo standardowo. Git clone i podajemy link do repozytorium oczywiście. Następnie przechodzimy do katalogu ściągniętego. Widzimy w nim plik z requirements, cat requirements. To jest to, co musimy zainstalować. Całość napisana jest w Pythonie 3, co jest bardzo dobrą wiadomością. Znaczy, że projekt ma przyszłość, że nie upadnie w kolejnym roku, jak Python 2 zostanie być wspierany. Dobrze, zainstalujmy wymagania. Python 3 pip install myślnik r requirements. To chwilę zajmie, ja mam zainstalowany, więc to będzie bardzo szybko. No i możemy uruchomić nasz świeżo zainstalowany ReconNG. I oto on. W dzisiejszym filmiku nie będziemy wchodzić w szczegóły jego działania, natomiast bardzo szybko pokażemy jego zastosowanie. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy w programie, to jest utworzymy nowy projekt. Workspace create i nasz cel. Wybór padł na FBI. Uznałem, że jest to coś, co każdy zna. Create FBI. Następnie przejdziemy do wskazania domeny, którą będziemy analizować. FBI ma domenę fbi.gov. Dobrze. I zainstalujemy moduł, który będzie pierwszym modułem, który wykorzystamy. Tak jak mówiłem, na początku nie będziemy tego wszystkiego tłumaczyć, natomiast będziemy to wszystko omawiać później. To jest lista modułów, które w tym przypadku będziemy chcieli wykorzystać. Będziemy chcieli wykorzystać moduł, który pozwoli nam znaleźć kilka hostów FBI w pierwszej kolejności. Market place install recon. Skopiujemy tą nazwę. Program może się wydawać nieintuicyjny na pierwszy rzut oka, natomiast po kilku użyciach to naprawdę wchodzi w krew i działanie w tym programie jest szybkie i zwinne. Jest to program bardzo często wykorzystywany w fazie rekonesansu, aby zebrać podstawowe informacje na temat firmy. W tym momencie to, co zbieramy, to zbieramy informacje na temat hostów FBI.
W zależności od modułów, różne moduły przeszukują różne źródła danych. Ten przeszukuje oczywiście Google. Zobaczymy, co znajdzie. I to, co się stało, to program w szybki i skuteczny sposób znalazł listę 20 hostów, które sobie zaraz wyświetlimy. To są te. Jestem pewien, że jeżeli użyjemy w kolejnych filmikach następnych modułów, użyjemy je sprytniej niż tego, znajdziemy ich spokojnie koło 100. Na razie jesteśmy przy 20 w bardzo krótkim czasie. Później przejdziemy do analizy personelu, ale to już w kolejnych filmikach. Na dzisiaj to wszystko. Krótkie zapoznanie z działaniem programu ReconNG. Warto go znać, jest on naprawdę potężny i w potężny sposób możemy go rozbudowywać w własne moduły. Zachęcam do subskrypcji kanału i bycia z nami na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia już wkrótce.